Dzień dobry, witam się z Wami. Zaczynamy rok szkolny, a mianowicie zaczynamy tak, że dzisiaj Hania ma swoją orientację do zerówki. Adaś miał swoją do już pierwszej klasy liceum 2 dni temu, a teraz jadę właśnie po Hanie. Urwałam się na chwilkę z pracy, bo ja już wróciłam do pracy, zamknę sobie okno, żeby było lepiej mnie słychać i jadę po nią i idziemy poznać nauczycielki, jej nauczycielkę i również zobaczyć szkołę. Hania już troszeczkę zna tą szkołę, bo byłyśmy tam kilka razy, także nie będzie to zupełnie nowe dla niej, no ale w jakiś sposób będzie, także na pewno się denerwuje, ja się troszeczkę denerwuję. Jejku, zerówkę zaczyna. Także zobaczę, co mi się uda nagrać, jeżeli mi się cokolwiek uda nagrać, no ale może tam jakieś krótkie urywki złapię. To będzie trwało gdzieś koło 2 godzin i no nie wiem dokładnie, co będzie robiła, także zobaczymy. W tym roku jedziemy na zakupy do Target. Jedynym powodem, dlaczego jedziemy do Target, znaczy ja ogólnie wolę jeździć, jeżeli takie rzeczy potrzebuję, to do Target niż do Walmart, chociaż były lata, kiedy czasami jest tak, że pojadę do Walmart, czasami do Target, ale w tym roku mam 20% zniżki na całe zakupy do szkoły, czyli takie ogólnie szkolne rzeczy, i chciałabym to wykorzystać. Także Target będzie i będziemy robić zakupy. Zadowolona, Hania? Ja. Tak. Pumpkiny, małe dynie. Jakie cute. A te jakie super są. I ten jest fajny kolor. Śliczne. Oj, oj, oj. To jest super cute, tak samo. Will I be able to take it out and use it as a little decoration on my desk? Te są za $3. Cute. Zaczekaj. Dzisiaj na szybkich zakupach w Costco. Byliśmy tutaj w takim parku niedaleko, także stanęliśmy kupić kilka rzeczy. Coś mi się tutaj dzieje z tymi włosami. Także już ciekawie w Costco, bo jeszcze mają grille, sprzedają, ale już na Halloween i strachy wszystkie są wystawione. A mamy jeszcze sierpień. Tutaj mnóstwo kostiumów. Tutaj Haniusia. You wanna be a witch? Yeah. $30 za taki kostium. A tutaj są strachy. Widzisz? The mummy? To właśnie w tym jest ta mummy duża, widzisz? No, a tutaj takie miasteczko fajne na Halloween z Disneya. Ale to nie jest do zabawy, to jest taka ozdoba, wiesz? Ile? 6? 6 za 25. A teraz nie będę kupować. Te są fajne, bo możesz później, jak się wypali, to wykorzystać jako doniczkę. No. Tutaj też. Pierwszy dzień szkoły. Pakujemy. I didn't take any to eat. I was just looking. No okej. Okay. Chcesz sobie wziąć ten sok jabłkowy z garażu na lunch? The apple juice from the fridge? Would you let us take the juice? Yeah, for lunch, yes. Okay, yeah. Dzień dobry kochani, mamy pierwszy dzień szkoły. Adaś wyszedł z domu o 6:25. Ja już byłam w pracy, pojechałam z Kacperkiem, bo on jest razem ze mną w Mierosku, w gimnazjum. I teraz przyjechałam, teraz przyjechałam po Haniusie, była w domu z tatusiem i pojedziemy ją zawieźć do szkoły, tak? Jeszcze weź sobie ten ice. From the fridge. Tradycyjne zdjęcie. Plecak. Tutaj sobie postaw. Albo możesz założyć. No właśnie, tak. Ok, kochani, jedziemy do szkoły. Mamy z tyłu Hanię, zerówka, kindergarten, także trochę się denerwujemy, ale oczywiście nie możemy się doczekać i zobaczyć, jak ten pierwszy dzień nam minie. Już Adaś dzisiaj zaczął pierwszy dzień liceum, bardzo, bardzo wcześnie. Musiałam zaczekać, bo samochód jechał, bo on zaczyna gdzieś koło 7, także już przed 7 wyszedł z domu, bo musiał złapać autobus. No i Kacperek jest dalej ze mną jeszcze w szkole przez następne 2 lata, a Hania zaczyna elementary school, czyli podstawówkę. No i zaczynamy tak ten rok szkolny. Troszeczkę tak stresu, nerwów, tak jak zazwyczaj jest, mi się wydaje, ale również cieszymy się, bo zaczynamy coś nowego. Także ja już tutaj jadę, to jedziemy do szkoły i podprowadzimy Hanię pod budynek. To będzie tak pierwszy i jedyny raz, bo już w inne dni będziemy to robić inaczej. No ale w pierwszy dzień chcieliśmy zrobić sobie kilka zdjęć i nagrać coś takiego pamiątkowego. Dobrze, jedziemy. Tak, nie przejmuj się. To tylko jak mamusia będzie podjeżdżała po ciebie w Carline, to potrzebujesz ten tykiet, wiesz? Nie ma tego tykieta? Nie, ma tam na plecaku przywiązany z tym samym numerkiem, co my. No, musimy tutaj zrobić. Wszystko jedno. Chcesz na tamten? Gotowa, Haniusia? Tak. I love you, baby. No, you're fine.